Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ4, witam ponownie w Pucharze Widzów, no i lecimy kolejny konkurs, no, emocje coraz większe, jesteśmy pod koniec już tak naprawdę, trzy konkursy przed nami zostały, no i trzy emocjonujące konkursy to będą, zobaczymy czy dzisiaj Fafi czy Maurycy uciekną od reszty, bo to jest bardzo ważne, no i cóż, dostałem snapa, ale na niego odpowiem później. Lampek rozpoczyna już tradycyjnie te zawody. No i pomyślnych lotów. Drugi raz z Sapporo, nie zapominajmy. No i Lampek dzisiaj również wątpię, żeby tutaj mógł większą rolę odegrać. Drugi numer to jest Victo. Victo, uwaga, no to już będzie lepszy skok na pewno, ale szału nie ma. Powiem wam od początku, 128 metrów, możliwe, że dzisiaj nie będziemy oglądać takich dalekich lotów jak ostatnio. Maciek z numerem trzecim. Albo po prostu ta dwójka na leje słabo skakała. Maciek, ładniej dalej, ale noty nie będą za ładne. 134,5, wysokie oceny, ocena końcowa, ale noty za styl niestety niskie. Filip Kasprzyk numerem czwartym. Kasprzyk, no ciągnął do samego końca również. Miejsce drugie też, oceny właśnie za styl nie były wysokie. Kari 44. Oj nie, popsuty swój skok. A taki miał ostatni konkurs ładny. No niestety, zdarza się i tak, no i dzisiaj żegnamy na pewno go. Drugiej serii nie będzie. Zdzichu Wiadro. On jak nie zepsuje pierwszego skoku, to zepsuje drugi. I tak wiecznie z nim w tym sezonie mamy problemy. W tej chwili nieźle znowu. 140 nota końcowa. No ale co będzie w drugiej serii, o ile się dostanie. Kiwi. Kiwi punktuje, punktuje, ale to jest dalej za mało, żeby móc się przebić troszkę dalej. Teraz drugie miejsce, 60 za Maćkiem. No i Kliks. Kliks, 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 daleko, brawo, brawo. Trzecie miejsce Kliksa, brawo. Powiem 5 razy, brawo. Mario Ninja 335. Oj, 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 no to nie wygląda za dobrze. I jest kiepski, to był skok, niestety. Szóste miejsce, no słabiutko. Mystic. Ale za to Mystic powinien już dobrze skoczyć. I to jest dobry skok Mystic. Miejsce piąte. No, myślę, że troszkę wyżej będzie. No i Real Tobi. Jeżeli o niepowodzeniu mówić, no to on to chyba największy w tym sezonie, można powiedzieć. Nic nie idzie tak, jak powinno. Teraz ósme miejsce, no i kiepsko. Karolina Białek. Ma przecież zwycięstwo na swoim koncie, no ale jedno zwycięstwo nie daje, można powiedzieć, całego sezonu, nie? 11 dopiero miejsce. Filip Kosipięta. Filip, Filip, Filip. Daleko, miejsce które? Pierwsze nawet, proszę bardzo. 134 wystarczyło. No to Sesert następny. Sert leci sobie spokojnie i brawo. Drugie miejsce. 0,2 tylko za Filipem. Janusz Mistrz. O, kolejne snapy. Janusz Mistrz, Janusz Mistrz, daleko. To był piękny skok, nie oszukujmy się. No i brawo, brawo. Alan. Jestem ciekaw, co on pokaże mi w tym skoku. No, oby jak najdalej. Alan, 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 Alan ciągnie. Nie. Będzie ciężko.
Patrz, panie, drugie miejsce, no. No patrzyłem na ten skok Janusza Mistrza i dlatego tak, kurde, myślałem, że to tak za mało, no ale dobra. Xaver. No, Xaver jakby w tym Sapporo zaczął się budzić nam. Drugie miejsce, Xaver, brawo. 40 tylko za Januszem. Krzysztof Białek. Krzychu Białek też nie, chodź. Nie, nie można skreślać. To był dobry skok, trzecie miejsce, brawo. Miraz. Teraz tak sobie, 13 miejsce w tej chwili, no. No i Limonka. 20 numer startowy. No może się popisze jakimś skokiem dalekim Limonka. Proszę, mamy skok dobry. Miejsce pierwsze nawet, 146,4. Brawo dla Limocego. No i prowadzi, polski ziom. Oj, ładnie, polski ziom, brawo. To było jeszcze ładniejszym stylu niż Limonka. No i Dawson. Znowu się robi nam ciekawa sytuacja. Zobaczymy, jak odpowie Dawson. Dawson, 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 Dawson. Nie, to nie był skok na to, żeby się tu liczyć. 17 miejsce dopiero. Adaś. Adaś daleko. Miejsce piąte. Za Xaverem, tuż, tuż. No to Nick. Też dobry skok. Choć myślę, że no, ósme miejsce to jest tak wystarczająco to, co mógł tutaj osiągnąć z tego. Artur Sokołowski. Oj nie, tutaj na pewno nie, choć tak małymi krokami, małymi i podniosło go trochę. 11 miejsce Artura. No to Blodzik, zobaczymy co Pawełek nam pokaże dobrego. Niezły skok, ale na miejsce siódme. Ale to myślę, że to nie jest zła lokata, Bledrow. Oj, ciągnął ładnie daleko. No ale piąte miejsce to jest maksimum, co mógł z tego osiągnąć. No i zobaczymy, jak skoczył Łukasz. Dwa lata temu sięgał po nagrodę w Pucharze Widzów, więc no raczej nie zapomniał, jak się skacze. No ale różnie przez ten sezon szedł. Teraz 21 miejsce. No i czekamy, Mateusz Sport. Nie był to zły skok, ale no, 18 miejsce, no to nie jest raczej to, co on by chciał widzieć. Cydziu z numerem 30. Oj nie, Cydziu, to nie będzie twój konkurs. Widać, Sapporo nie jest ci pisane. O, Kurayama cię nie lubi widocznie. 27 miejsce, albo raczej ty jej nie lubisz. No, Japonia w końcu, nie? Peca. Uwaga, Peca leci jak może najdalej, ale to też nie był dobry skok Pecy. 25 miejsce dopiero. No i Ella Curva na zakręcie. Zwycięzca poprzedniego konkursu na Okurayamie. Odbył się parę dni wcześniej, no i teraz także daleko. Drugie miejsce, tylko za polskim ziomem, razem z Limocym na tym drugim miejscu. No to Krzychu. No, powoli się zbliżamy do dziesiątki, a tam się zacznie batalia. To taka konkretna. Krzychu, miejsce 23. No, brakuje mu do awansu jeszcze. Konrad.
No, on ma spokojnie awans. Miejsce szóste nawet z tego. Pawcio! No, musiałby wrócić na swoje tory skakania, no ale pierwszą serię w poprzednim konkursie miał dobrą, druga już była słabsza. Teraz można powiedzieć, zmieszał to wszystko i 15 miejsce, środek stawki jak najbardziej. Kimbim. No, Kimi spokojnie, awans jest. 9 miejsce nawet, więc to nie jest tragedia. Diablo 235. Oj, jakby się coś nam podłamał, Diablo. 25 miejsce w tej chwili nie daje mu to awansu, więc musi czekać, jak zachowają się przeciwnicy. Ster 11. Ostel wcale nie lepiej. 19 miejsce. Razem z Kiwim. No i Andrzej, YouTube'a. Oj, 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 no to mamy pechowca dzisiaj także. 35 dopiero miejsce Andrzej YouTube'a. A, wow, wow, zabolało aż. Janko mistrz. Oj, tutaj też chyba nie wróżę drugiej serii. Miejsce 31. No tak jak mówiłem. No to fanbarcy, zostało już ich tam niewiele na górze. A sypią się braki awansów na razie. No, fanbarcy właśnie leci. Nie no, awans chyba ma. Chyba. 16 miejsce, jest, brawo. Razem z Pawciem i Arturem Sokołowskim. Daniel Groński. No, Daniel też ma. Miejsce, które 14, no też musi odrabiać coś. Bo to nie był skok marzeń. Bajasz. No została trójka. Oj, Bajasz nie zepsuł swojego skoku. Miejsce 12, więc też jest bliziutko. No i dwóch ostatnich, Maurycy i Fafi. No teraz zobaczymy. Maurycy tak na styk, wydaje mi się. 22 miejsce, ma awans. Razem z Kiwim i ze Stelem jest. No a Fafi, czy zgniecie dzisiaj, czy jednak Okurayama to nie jest jego skocznia? Wydaje mi się, że Okurayama to nie jest jego skocznia, ale skoczył na 14 miejsce, więc zrobił malutki kroczek w stronę tego zwycięzca w końcowej klasyfikacji. Ale po pierwszej serii najważniejsze informacje to, że prowadzi polski ziom na drugim miejscu Limocy i na razem z Ella Curwą na zakręcie, który się czuje tutaj jak w domu po prostu w tym Sapporo. Czwarty jest Janusz Mistrz, piąty Ksawer, szósty Konrad, siódmy Adaś z Bledrowem, dziewiąty Krzysztof Białek i Kimbim. Tak to wygląda na dole. Na 30 miejscu Filip Kasprzyk, Mystic 29, Mateusz Sport 28, Diablo nie awansował, 31 miejsce, Janko Mistrz też nie, no i Andrzej YouTube'a z tej czołówki, nie? No to czekamy na drugą serię w takim bądź razie. No i zaczynamy, Filip Kasprzyk rozpocznie tą drugą serię, 30 miejsce, może to zdoła zdobyć więcej niż jeden punkt, zobaczymy. Na razie wyjście z progu bezbłędne i skok także dobry. 135 metrów, Polak dał nawet 20. No i teraz Mystic. Mystic także bardzo dobre wyjście z progu, ale nie na tyle, żeby móc powstrzymać Filipa Kasprzyka. Następny, Mateusz Sport. Drugie miejsce, tak mi się wydaje. Tak jest. Mystic na trzecie spadł. No i zdzichu wiadro. Jest 30. No i ma szansę na poprawę wyniku.
Ale znowu, proszę zobaczyć, jakie błędy popełnia Zdzichu Wiadro w drugich seriach. Tym razem zbyt pionowo narty ustawione, no i wytrącił całą prędkość. Kliks. Oj, kliks daleko. To był ładny skok, akurat 136 metrów. No i Kiwi. No teraz trzech zawodników powinno być. Kiwi na trzecie miejsce chyba. A jednak drugie, 0,2 przed Filipem Kasprzykiem, brawo. Stel 11. No jemu też się nie wiedzie, jak widać tutaj. Stel 11, nie. Czwarte miejsce razem z Mateuszem Sportem. No i teraz Maurycy jeszcze na dopełnienie tego 23 miejsca. No, dla niego ten skok się podwójnie, można powiedzieć, liczy. I to był dobry skok Maurycego. Drugie miejsce, ale skok był dobry i teraz może patrzeć, co zrobią przeciwnicy. Maciek, 22 miejsce. No i odleciał troszkę Maciek. Miejsce pierwsze nawet, pół punktu przed Kliksem, brawo dla niego. No nie spodziewałem się, że uda mu się tyle skoczyć. Artur Sokołowski. Oj nie, Artur Sokołowski. No jeden punkcik chyba dzisiaj dla niego. Na razie 10 miejsce ostatnie. Pawcio. No on raczej się nie liczy już, ale wiemy, że może zrobić psikusa innym skoczkom, no. Tutaj raczej nie powinien wyprzedzić ani Maurycego, no nie wyprzedził. Pawcio jest za Maurycym. Fanbarcy. No, on już się troszkę liczy, choć ostatnimi czasy no słabiej zaczął skakać, no nie oszukujmy się, zobaczymy co zrobi Fanbarcy. Nie, nie liczy się w tej batalii już na pewno. 10 miejsce, nie ma szans. Seser 22. No teraz czekam na Fafiego, bo to jest pojedynek. Fafi, Daniel Groński tam jest jeszcze. No a Seser skacze sobie daleko i na trzecie miejsce razem z Maurycym oczywiście. Filip Kosipięta. No i Bajarz jeszcze oczywiście, więc tam została trójka ta wielka jeszcze. Filip Kosipięta. Nie. Słabiutko, 12 dopiero miejsce. No i teraz Daniel Groński. No dla niego ważny skok. Oj, no i zepsuty skok, więc tutaj chyba niestety Daniel nam odpadł z tej walki. 14 miejsce dopiero, oj, przedostatni w tej chwili. No i chyba tutaj Maurycy już nad nim zrobię sobie przewagę. Przed, dwa konkursy przed końcem, no niestety, nik. Nie, zaczęli bardzo słabo skakać, chyba wiatr się nasilił i to dosyć mocno. Fafi. No, dla niego to jest bardzo ważny skok. Starał się jak mógł, ale miejsce ósme, więc Maurycy do niego odrabia. No i to nie jest dobra wiadomość dla niego. Alan. Alan, daleko i tu będzie chyba lider nowy. Tak jest, 288,3. No i Bajarz. On wie, co musi zrobić. Nie zrobi tego. Nie zrobi tego. Będzie za Danielem jeszcze. 19 miejsce. Oj. Się posypali nam panowie. Maurycy wytrzymał tą presję. Oni już nie. No i Blood Gamer. Oj, pan Pawełek tutaj, no, obejmie prowadzenie, no, zaskoczył mnie trochę. Krzysztof Białek. No i Krzysztof Białek dobrze skoczył. I objął prowadzenie 1/10 przed Pawełkiem, no, niewiarygodnie. Kimbim.
Nie, Kimi nie. Miejsce dziewiąte, niestety. Tutaj, razem z Kiwim, no to Kimi się nie ucieszy. Adaś. Oj, Adaś. No ładnie sobie poczynia Adaś teraz. Dobry skok. 11 miejsce, no. Miało być dobry skok, a jest taki sobie. Bledrow. No, Bledrow też słabiutko. Miejsce 14. No, więc tutaj szału nie ma. Konrad. 34 numer startowy. No, a co by się stało, jakby dzisiaj wygrał? No, też by skoczyło do niej. Skoczyło mu bardzo mocno. Miejsce 13. No, nie mogą na razie Białka i Bloodgamera przygonić, no. Ani Krzycha nie mogą. No i zobaczymy, co zrobi Xaver. To był dobry skok, ale nie na lidera mi się wydaje. A jednak! Xaver nowym liderem konkursu. No myślałem, że to było za krótko. Janusz Mistrz. Czwarty po pierwszej serii. Nie. To na pewno nie będzie ten skok. Wyśniony, wymarzony i tak dalej. Miejsce 24 dopiero. No i Limonka. No też może osiągnąć tutaj... sezonowy tak naprawdę sukces, no ale trzeba skoczyć daleko, a tyle chyba nie skoczy, żeby tutaj wyprzedzić Xavera. Czy wskoczy na podium? 9 miejsce! Co ja tu o podium mówię? No i dwóch jeszcze. Ella Curva na zakręcie. Ten, który tu już wygrał parę dni wcześniej. Czy jednak nie on? On! On znowu on chyba to wygra. Prowadzenie jest, no i został polski ziom na sam koniec. Zobaczymy, czy będzie dublet Ella Curva na zakręcie. Zobaczymy. Chyba będzie. Nie skoczy tego polski ziom, nie ma opcji. Nawet go na podium nie będzie. Miejsce 10 polskiego zioma. Więc dzisiejszy konkurs, tak jak i poprzedni, wykrywa Ella Curva na zakręcie. No jestem zaskoczony. Drugi Xaver, więc znowu jest chyba na drugim miejscu. Trzeci chyba nie był Krzysztof Białek, bo ktoś... inny, niestety, poza podium i to 1/10 punktu Bloodgamer. 5 Alan, 6 Maciek, 7 Kliks, 8 Sester 22 i Maurycy na 8 miejscu, 10 jest polski ziom. No moi drodzy, zrobiło się gorąco po tym konkursie i to zdecydowanie wiele się tutaj wydarzyło. No, Maurycy, Fafi, Daniel Groński, Bajarz, no niestety oni tutaj walczą, a oni są dosyć daleko dzisiaj. No, Daniel Groński 28, Bajarz 30. No, powiem wam, że robi się ciekawie. No, ale spójrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Widzów. Tutaj Maurycy ponownie liderem, ale, moi drodzy, 3 punkty przewagi nad drugim Fafim. Wy wiecie, co to oznacza. Batalia będzie niesamowita, a do tej batalii mogą się jeszcze się dalej włączyć i Bajarz, i Daniel Groński, no, którzy są odpowiednio na 3. i 4. miejscu. 5. Fanbarcy, 6. Jan Komisz, 7. Andrzej YouTube'a, 8. Ella Curva na zakręcie. 3 zwycięstwa już ma. I powiem wam, że iluzoryczne nadzieje jeszcze może mieć na to, że się tutaj włączy w tą walkę. 9. Stel 11, 10. zamyka Diablo. No, z tej 10 wypadła Kimi, no ale tu są straty tak małe, że tu się wszystko może zmienić w każdej chwili. No i co tutaj dalej? Na dole coś się zmieniło? Lampek, Wikto przedostatni, Maciek przedostatni, Filip Kasprzyk, no strata tu jest zbyt duża, żeby móc dogonić jeszcze go, no ale Maciek próbuje, no co no. Duże brawa dla niego za to, że próbuje, no trzeba, no bo jak żeby inaczej. No dobrze, ja w tym momencie dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie, łapka w górę, jeżeli się wam podobał, łapka w dół, jeżeli nie, subskrybujcie kanał, komentujcie oczywiście film, a my się widzimy już pewnie za tydzień, bądź za parę dni, no, co będzie, to będzie, zobaczymy, trzymajcie się, na razie, pa pa i hej!